Barbara, Miss Jackson. Dlaczego pani zdaniem w części poradni w dalszym ciągu dominuje podejście sprzed kilkunastu lat? Przykładowo osobom z cukrzycą typu 1 daje się stałe dawki insuliny, analogów, ustala się określone pory posiłków. Nie ma takiego nowoczesnego podejścia do terapii cukrzycy. A, to nie jest łatwe pytanie. I może powiem w ten sposób, że to nie jest tak, że my wszędzie mamy taką sytuację, o której mówisz. Natomiast cały czas mam przekonanie i z tym się spotykam na co dzień, że my nie do końca realizujemy intensywną, funkcjonalną insulinoterapię w sytuacji, kiedy leczymy ludzi młodych, których trudno jest wcisnąć w sztywne ramy czasowe, bo dzisiaj życie na to nie pozwala. I biorąc pod uwagę start choroby, który wymaga oczywiście pewnej systematyczności, uporządkowania informacji, zdobycia nowych informacji. My musimy troszeczkę wtedy zachować pewną sztywność i powtarzalność, ale czym większe doświadczenie chorego, ta sztywność i powtarzalność powinna ulec rozluźnieniu. Na tym polega funkcjonalna insulinoterapia. Mamy dzisiaj do tego świetne narzędzia. Insuliny, sprzęt, glukometry, systemy monitorowania glikemii, fantastyczne aplikacje. Natomiast finał finałów jest taki, że bardzo często się zdarza tak, że młodzież, jak się wyrwie już spod opieki rodziców i zaczyna dojrzewać i mieć własne zdanie, nie może się uporać z tą schematycznością w terapii i ucieka w drugą skrajność, która jest dla nich fatalna. Więc powiem tak, życzyłabym sobie, żebyśmy rozluźnienia rygorów leczenia uczyli od samego początku, jak tylko chory jest na to gotowy. Smutno mi słyszeć czasami od pacjentów, że dziecko musi wstać o 7 rano, bo musi zjeść o 7:30 śniadanie. Żadne dziecko w weekend i w wakacje nie będzie tego robić. I gdyby moje dziecko zachorowało, też bym mu się pozwoliła wyspać do oporu. Często diabetycy chcieliby na przykład zastosować taką intensywną insulinoterapię, no ale właśnie przykładowo nie wiedzą, skąd wziąć i jak obliczyć na przykład wrażliwość na insulinę, ile jednostek potrzebują na wymienniki. Niestety zdarza się, że w poradniach nie uzyskują takiej wiedzy od lekarza. I jak mogą sobie z tym poradzić i dlaczego diabetolodzy nie podają takich wartości? Przecież pacjent sam sobie tego nie wyczaruje. Myślę, że pacjent nie ma takiej wiedzy, żeby mógł sobie to wyliczyć sam. Sprytni pacjenci, a tych też jest niemało, potrafią się zorientować, ile potrzebują insuliny na korektę w sytuacji hiperglikemii. Potrafią się zorientować, ile potrzebują insuliny na dany wymiennik węglowodanowy w określonej porze dnia. Ale grupa tak sprytnych chorych też nie jest duża. Ja mogę tylko życzyć sobie, żeby wszyscy lekarze, którzy zajmują się opieką pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, niezależnie od wieku, uczyli, czy dali pacjentom tak zwane parametry wrażliwości, czyli ilość insuliny na wymiennik, ilość insuliny na korektę i żeby chorzy zaczęli to wdrażać w życie adekwatnie do ilości posiłku, jaki chcą zjeść. Tutaj podkreślę jedną rzecz, mianowicie większość pomp insulinowych na rynku polskim wyposażona jest w kalkulator bolusa, czyli to jest funkcja, która wyręcza pacjenta w obliczaniu dawki na każdy posiłek. Wprowadzajmy tą funkcję od razu, podpinając pompę chorym i uczmy praktycznego wykorzystania tego rozwiązania, bo to jest szalenie duże ułatwienie i cenna informacja związana z tak zwaną aktywną insuliną. No właśnie, to co pani mówi jest związane z edukacją. W cukrzycy jest tak, że muszą się edukować wszyscy, pacjenci, lekarze, pielęgniarki. Ta edukacja jest praktycznie bez końca. I czy tutaj kiedyś można powiedzieć, że stop, już wiem wszystko, czy cukrzyca po prostu jest jakby tą chorobą, że ciągle nas może czymś zaskoczyć? Ja po 40 latach życia z tą chorobą nie mogę powiedzieć, że wiem wszystko. Myślę, że podejście praktyczne do samoleczenia polega na tym, że śledzimy wszystkie nowości, śledzimy to, co wchodzi na rynek, patrzymy, czy dane rozwiązanie jest dla mnie przydatne po to, żebym mogła żyć i leczyć się jeszcze lepiej niż dotychczas. I na pewno chorzy, niezależnie od czasu trwania cukrzycy, powinni uzupełniać swoją wiedzę i wykorzystać w optymalnie dobry sposób, mądrze sterując glikemią. No właśnie, diabetycy mają w swoich rękach praktycznie nowoczesne narzędzia, pompy, glukometry, aplikacje na telefony komórkowe, ale jakoś też się zdarza i słyszy się dużo, że nie potrafią z nich korzystać. Czemu tak właściwie jest, że mamy nowoczesną pompę insulinową, a na przykład nie używamy glukometru, który jest przeznaczony do tej pompy, która praktycznie no, bardzo ułatwia sprawę i właśnie kontrolowanie cukrzycy i korzystanie z funkcji, które daje nam pompa?
Powiem szczerze, że nie znam odpowiedzi do końca na to pytanie z własnego punktu widzenia, bo w sytuacji, kiedy by mi ktoś powiedział, pompa obliczy za ciebie dawkę insuliny, szczytasz pompę, masz wszystkie informacje w programie komputerowym. Program komputerowy dokona analizy, co więcej, podpowie ci, co możesz zmienić, żeby się lepiej leczyć. Ja nie znajduję argumentów, dla których nie należy z tego korzystać, a gro pacjentów nie korzysta z tych rozwiązań, to prawda. I myślę, że tutaj ogromny apel do edukatorów diabetologicznych, do pań pielęgniarek, żeby praktycznych rozwiązań uczyć chorego od samego początku, żeby mu dawać do ręki narzędzia, mówiąc, to cię wyręczy. Nie zdarzyło mi się w sytuacji, kiedy chory trafił do mnie i nie miał tych rozwiązań wdrożonych, jak mu przedstawiłam, jakie będzie miał z tego korzyści, nie zdarzyło mi się, żeby ktoś odmówił. Wręcz przeciwnie, chorzy byli zachwyceni. Także glukometr dedykowany do pompy, program do analizy danych. Dzisiaj tą terapię stosują ludzie młodzi. Dla nich korzystanie z programów komputerowych jest codziennością. I wykorzystajmy tę szansę, bo to są ludzie, którzy chcą współpracować w tym obszarze. No właśnie, firma Ascensia Diabetes Care także oferuje glukometry dedykowane ludziom na penach insulinowych, na przykład właśnie glukometr Control Plus One, który łączy się z aplikacją mobilną. I co nam daje taki nowoczesny dzienniczek samokontroli, gdy nie notujemy cukrów w tradycyjnym zeszycie, tylko możemy właśnie uzupełniać dane w aplikacji. Uśmiecham się do własnych myśli, bo muszę powiedzieć, że papierowy dzienniczek samokontroli to jest fikcja. Osoby starsze, które mają czas na to, jest to dla nich jakaś informacja zwrotna i żyją w tempie wolnym, mogą to robić, ale nikt z młodych ludzi dzisiaj tego robił nie będzie. Pacjenci leczeni pompą, tak jak wspomniałam, wszystkie dane mają w pompie pod warunkiem, że ona jest kompletnie wyposażona i używana. Pacjenci leczeni penem no i mają troszeczkę gorszą sytuację, dlatego że my nie jesteśmy w stanie szczytać pena. Nie jesteśmy w stanie, możemy szczytać sam glukometr, ale będzie mieć tylko wynik, a nie będzie kontekstu tego wyniku. Moje ulubione pytanie, czy cukier 180 to jest dobry cukier? Mądry pacjent powie, to zależy. Pacjenci, którzy nie są nauczeni liberalizacji, powiedzą, że zły. Ja też powiem, że to zależy, bo jeżeli idę pojeździć rowerem, to jest idealny cukier, a jeżeli wstaję rano, to jest to za wysoki cukier. I teraz, co nam daje aplikacja? Właśnie osoby leczone przy użyciu wielokrotnych wstrzyknięć, czyli penów, w tej aplikacji mogą odnotować tak zwany kontekst wyniku, czyli mogą zrobić zdjęcie posiłku, mogą nagrać notatkę głosową, mogą wpisać dawkę insuliny i mogą zaznaczyć czas i intensywność aktywności ruchowej. No nie ma lepszych danych do analizy. Powiem więcej, wynik z glukometru automatycznie trafia do aplikacji, żadnych dodatkowych czynności nie trzeba robić, a na końcu można wygenerować raport, który jest swoistym papierowym dzienniczkiem samokontroli, tylko uwaga, prawdziwym, kompletnym i bardzo prostym do analizy. Może pokażemy, jak wygląda glukometr Control Plus One. To jest takie urządzonko. Jeszcze pytanie o książkę. Mam cukrzycę typu pierwszego. Jest to czwarta edycja tej książki. Firma Ascensia ją wydaje. Jakbyś mogła pokazać. I co jest wyjątkowego w tej pozycji? Dlaczego ona jest taka jakby bardzo polecana i zalecana właśnie pacjentom z cukrzycą typu pierwszego? I jak taką książkę ewentualnie można zdobyć? Gdzie ją można zakupić, czy gdzie ją można dostać? Ja powiem, że jestem dumna z tego, że prawie 8 lat temu moja firma zdecydowała się wydać pierwszą edycję. Materiał powstał we wspaniałym ośrodku warszawskim, kierowanym dzisiaj przez panią docent Agnieszkę Szypowską. I myśmy podjęli się wydania tego materiału. I bardzo się cieszę, że weszliśmy w taki rytm co 2 lata wznawiania edycji, ale też aktualizowania. I teraz ta czwarta edycja została najbardziej zaktualizowana do najnowszych informacji związanych z leczeniem, dobrym leczeniem cukrzycy w metodzie intensywnej, funkcjonalnej insulinoterapii i pojawiło się dużo nowych informacji. Dzisiaj na Facebooku czytamy, zbliżają się wakacje, ludzie pytają, jak podróżować z cukrzycą w sytuacji zmiany stref czasowych, wysokich temperatur i tutaj myślę, że bardzo praktyczne informacje w tym poradniku się znajdą. Jest nowe spojrzenie na żywienie, jeden z lepszych rozdziałów poświęconych mądremu podejściu do żywienia w cukrzycy, gorąco polecam. Jest informacja dotycząca
dotycząca hipoglikemii. Tutaj mój gorący apel, bo mnóstwo osób było edukowanych lata temu i tej informacji nie zaktualizowali. Jeżeli ktoś dzisiaj wstaje rano z wysoką, z hiperglikemią, to nie jest to informacja, że on przespał hipoglikemię. Nie ma zjawiska tak zwanego odbicia. Chorzy często tłumaczą, tu miałem 300, bo chyba w nocy miałem hipoglikemię. Tego zjawiska nie ma. Jeżeli ktoś w nocy prześpi hipoglikemię, wstanie rano z cukrem dobrym. Natomiast jeżeli ktoś w nocy ma hipoglikemię i doje, to wtedy cukier będzie wysoki. Poradnik jest w tej chwili już drugi rok jest czwarta edycja na rynku. Od niedawna można kupić tą edycję przez portal diabetyk24.pl i bardzo cieszę się, że udało nam się ten materiał rozpowszechniać tą drogą, dlatego że możemy dotrzeć do większej ilości chorych. Dzisiaj każdy tą książkę może sobie kupić, myślę, że za całkiem rozsądną cenę, natomiast jest to zbiór bardzo praktycznych informacji, bym powiedziała elementarz wiedzy, do której zawsze warto sięgnąć. Także serdecznie polecamy. Mam cukrzycę typu pierwszego, poradnik dla pacjenta i jego rodziny. A pani Teresie, dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, to dla mnie ogromna radość. Dziękuję.